trudna, bo zapowiadało się nieźle. Szybka kontra, obrońcy wyraźnie spóźnieni, ale ostatecznie zabrakło tej kropki na D. I tak oto tracą piłkę. Idzie z piłką do przodu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Silny ten strzał, ale piłka nie mogła wpaść. Ani przez chwilę nie zanosiło się na gola. Fatalnie przymierzył. Był dzisiaj praktycznie niewidoczny i moja opinia nie jest chyba odosobniona. To prawda, nie najlepiej to wygląda. Na prezentowanej nam przez realizatora grafice wyraźnie widać jego niemoc strzelecką. Wiadomo, każdy czasem ma jakiś gorszy dzień, ale klasę piłkarza poznajemy po tym, że nawet wtedy potrafi się zebrać i umieścić piłkę w siatce. To musi być gol! Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. To może być bramka kontaktowa? Za słaby ten strzał. Łatwo wyłapał teraz to bramkarz. Była świetna szansa. Z takiej odległości trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. I będziemy mieli wznowienie z narożnika boiska. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. No i świetnie piąstkuje. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Piłkarze Lecha wznowili grę po przerwie. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Pedro Kiba. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, mogą teraz skarcić rywali. Uciekł obrońcom. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Rogne. Pedro Kiba. Ma sporo możliwości. I piłka w rękach bramkarza.
Statystyka strzałów w zasadzie tłumaczy, dlaczego wysoko przegrywają. Co z tego, że z łatwością dochodzą do sytuacji strzeleckich, jeśli nie potrafią posłać piłki w światło bramki? Udało mu się minąć obrońców. To jest ta chwila! Obronił! Co za parada! Zachował zimną krew w sytuacji sam na sam. Doskonale się zachował. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Wychodzą do kontrataku. Pokonuje z piłką kolejne metry. Okazja do dośrodkowania. Pole karne, będzie ciężko. Skuteczna obrona bramkarza, piłka nadal w grze. Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Nie jest sam, obok partnerzy. Ależ tam się przedarł. Ach, teraz znakomity przechwyt. Cały czas biegnie z piłką. Bramkarz na posterunku. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Czerwiński. Johansson. Lech w ofensywie. Długą wymianą piłek chcą uśpić czujność rywala i poszukać szansy na bramkę kontaktową. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Piłka odbita, leci poza boisko i będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Przez chwilę wyglądało, jakby piłka zmierzała w światło bramki, ale jednak nieznacznie, niecelnie. Mało zabrakło, strzelec naprawdę dobrze się spisał. Utrzymał piłkę dostatecznie nisko, ale trochę źle ułożył głowę i nie ma gola. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? To może być bramka kontaktowa? Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Nie ma co owijać w bawełnę. Ich dzisiejsza postawa zaskakuje i to w najgorszym możliwym sensie. Cóż, piłkarze Lecha Poznań wyglądają tak, jakby już pogodzili się z porażką w tym spotkaniu. Przegrywają wysoko, do końca niewiele czasu i nie wydaje się, żeby cokolwiek mogło się tu zmienić. Czerwiński.
Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Ma trochę miejsca na skrzydle. Oddają piłkę rywalom. Andre Martins. Ma sporo możliwości. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Tak, gol. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Ależ minął obrońców. Teraz. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Aż miło popatrzeć na takie sprawne wykonanie strzału. Lekko, spokojnie, prosto do celu. Nic na siłę. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę nad i. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Dobre, skuteczne podanie. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Aj, no chyba nie tak to miało wyglądać. Faktycznie, Darku, huknął równie mocno, co niecelnie. Pedro Kiba. O, mądre dogranie na dobieg. Uff, co za interwencja. I oto ostatni gwizdek spotkania. Legia z kompletem punktów. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Świetnie zblokował. Wywalczyli kolejny rzut rożny. No, może coś z tego będzie? Dobrze się pokazał. Gol! Wynik meczu otwarty i teraz może być tylko ciekawiej.